Dzień dobry kochani, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Jakiś czas temu odezwała się do mnie pewna pani, która obserwując mnie na moim Facebooku, napisała do mnie i spytała się mnie, czy mogłabym napisać coś albo nagrać na temat masturbacji. I pomyślałam sobie, wow, to jest świetny pomysł na wideo. Tak więc bardzo dziękuję za inspirację. Dzisiaj wideo jest właśnie o masturbacji. Samomiłości, samogwałcie, autoerotyzmie. Nazywajmy to jak chcemy. Ja bardzo lubię autoerotyzm i samomiłość. I te określenia pasują dla mnie i według mnie, ponieważ moja intencja, z jaką sięgam po to cudowne narzędzie, jest bardzo czysta, bardzo piękna i w drodze ku przyjemności. Natomiast tak jak wspomniałam, to jest narzędzie, po które sięgam. I jak każde narzędzie może być użyte ze złą intencją, szkodliwą intencją. I wówczas nazwałabym to już samogwałtem. Ale pozwólcie, że rozbiorę to wszystko na czynniki pierwsze. Rozbiorę, haha. Chciałabym stworzyć kilka punktów, w których jestem zdecydowanie za tym, żeby jak najwięcej uprawiać samomiłości i kilka punktów, które mogą pokazać kontrę. Czemu tego nie robić i do czego może doprowadzić, jeżeli to jest źle użyte. I zacznijmy od tego, że masturbacja jest aktem, który polega na tym, że dotykamy się, pocieramy określone części ciała, miętosimy, ugniatamy lub cokolwiek innego, żeby wywołać podniecenie. I to podniecenie kieruje się w stronę orgazmu, czyli w odpuszczenia tej nagromadzonej energii. I nie ma w tym nic złego. Tak naprawdę większość żywych istot na świecie kieruje się w stronę przyjemności, unikając bólu. Mamy zakodowane w naszych instynktach, że to, co jest bolesne, może oznaczać śmierć. Więc mamy też zakodowane w naszych instynktach i naszym uwarunkowaniu zwierzęcym. Jesteśmy ludźmi, ale pamiętajmy, nasze ciała są zwierzęce. I w tym uwarunkowaniu takie pójście w stronę przyjemności zdaje się być jednym z kluczowych mechanizmów przetrwania. Nie będę się zagłębiać za bardzo akurat w tę analizę, natomiast jeśli chodzi o samą masturbację, no to jest bardzo prostym mechanizmem pójścia w stronę przyjemności. Jak wspomniałam, wszystko zależy od tego, jaka jest nasza intencja odnośnie do tego, do czego używamy masturbacji, jeśli można tak w ogóle powiedzieć. W każdym razie pierwszym punktem, który jest bardzo istotny i jest za tym, że to jest samomiłość, to jest to, że masturbacja daje dużo energii. Wzbudza energię i ta energia potrafi w nas zostać, dobrze nastroić, zmienić coś, co jest trochę cięższe i pomóc nam ten ciężar odpuścić. Przynosi energię. Kontrą wobec tego, co właśnie teraz powiedziałam i użyciem tego narzędzia w niezbyt odpowiedni sposób jest to, że ta energia ucieka. Jeśli ta energia jest używana tylko i wyłącznie do tego, żeby poczuć ulgę lub żeby odłączyć się od czegoś nieprzyjemnego, to dochodzi często do sytuacji, w której jesteśmy pozbawieni energii wręcz. Wielu ludzi, którzy mają problem z kompulsywnymi zachowaniami na tle seksualnym lub są uzależnieni na przykład od pornografii, to u nich przejawiają się takie symptomy apatii i takiego energy deplete, takiego okradania siebie samego z energii. Także jest punkt za i jest punkt przeciw. Wybierajcie. Druga rzecz, która jest w samomiłości bardzo pięknym aspektem, jest to, że można tej energii, która jest wzbudzana wówczas w ciele, używać do manifestacji, do wprowadzania w życie tej kreatywnej energii, którą de facto jest energia seksualna, do kierowania nią w coś, na czym nam zależy. Przyznam, że moje najlepsze posty, moje najlepsze wideo, moje najlepsze sesje z klientami poprzedzone są tym, że jestem niezwykle rozluźniona właśnie po akcie samomiłości lub miłości w ogóle. I tej energii używam bardzo świadomie. Tak naprawdę to ona zbudowała mnie taką, jaką jestem teraz i jestem temu bardzo wdzięczna, że nauczyłam się rzeczywiście korzystać z tej energii, płynąć na jej fali. Kontrą do tego punktu jest to, że energia seksualna, którą się wzbudza, a która jest nieodpowiednio ukierunkowana, a jest wręcz ukierunkowana w stronę odseparowania się od czegoś nieprzyjemnego, czyli nie w stronę przyjemności, ale unikania bólu, ta energia wówczas dokarmia to poczucie bólu.
To jest trochę tak, jakby dolewać oliwy do ognia. Chcę poczuć się dobrze i mam dość tego bólu, i mam dość tego cierpienia, więc zamknę się ze sobą i zacznę się masturbować, i na chwilę czuję się okej, ale potem dopada mnie wstyd, dopada mnie poczucie winy i mam problem z komunikacją z ludźmi, i czasami nie wiem, co się ze mną dzieje. Więc mówiąc ten przykład, chciałabym zwrócić uwagę na to, że do czegokolwiek dodamy energii, do czegokolwiek dodamy większej wartości, to się potem namnaża. I tak samo jest z masturbacją. I wówczas to już jest akt samogwałtu. Trzecim punktem jest to, że gdy używamy tej energii świadomie, okay, idziemy do łóżka ze sobą, czy drugą osobą, ale generalnie, jeśli mówimy o masturbacji, no to ze sobą, ze swoim ciałem. I używamy tej energii świadomie, z intencją, z takim przyzwoleniem na to, że będzie nam przyjemnie, z pozwoleniem sobie na to, że może po drodze nie być jakoś super ekstra, ale będzie po prostu fajnie i będzie dobrze. I idziemy w stronę przyjemności, świadomie ją budując, świadomie się nią ciesząc, będąc sobie samym wdzięcznym czy wdzięczną za to, że sobie na to pozwalamy. To budujemy sobie taką piękną, integralną część siebie samych. Nasze emocje, nasze instynkty, nasz intelekt, nasza dusza, nasza wyższa świadomość, wszystkie te elementy nas, które składają się na nas, one w momencie, gdy się masturbujemy, gdy uprawiamy samomiłość i dochodzimy do orgazmu, one się wszystkie zestrajają ze sobą. I pojawia się to coś, co tak wszyscy bardzo lubią i w dzisiejszym języku rozwojowym jest tak bardzo opiewane jako najlepsze, czyli ten przepływ, flow. Właśnie dlatego, że nie ma żadnych blokad, które stoją gdzieś na drodze. Jesteśmy otwarci, zintegrowani. I kontrą do tego punktu z kolei jest to, że jeżeli wymuszamy na sobie tę integrację, wymuszamy na sobie to, żeby poczuć to, o co nam chodzi, mieć to, na czym nam zależy poprzez stosowanie masturbacji, to sorry, ale nigdy tego nie dostaniemy. I to jest wówczas wynikiem wielkiej frustracji. Może wprowadzać poczucie takiego doła emocjonalnego, jeszcze bardziej pogłębiać taką dysocjację wewnętrzną. I niestety, ale to do niczego nie prowadzi. Trzeba się wówczas zastanowić, co akt samomiłości ma nam przynieść, w jaki sposób ma nas uleczyć i co ma uleczyć, w którą stronę ma nas ponieść. Bo gwarantuję, że to nie jest kwestia samej samomiłości, tylko tego czegoś, co kryje się za potrzebą samomiłości. Tylko trzeba się temu przyjrzeć. Czwartym bardzo ważnym punktem jest to, że samomiłość uczy własnego ciała. Kto ma się nauczyć Twojego ciała, jeżeli nie Ty? To nie jest w kwestii Twojej partnerki czy Twojego partnera, żeby Ciebie uświadamiać. To Ty jesteś odpowiedzialna czy odpowiedzialny za swoją rozkosz, za swoje ciało. I to Ty masz ten przywilej, żeby odkrywać powolutku, swobodnie, w przyjaznej, delikatnej atmosferze, co sprawia Ci przyjemność, a co niekoniecznie. Co jest takim Twoim tak, co jest Twoim nie, co lubisz, w jaki sposób lubisz, z jaką intensywnością, jaką powtarzalnością, co przynosi Ci najwięcej frajdy. I możesz to wówczas przekazać swojej partnerowi, partnerce, partnerom. I dzięki temu tak naprawdę wzbogaca się Wasze życie seksualne. Wasza bliskość, wasza intymność. Jest taka określona grupa ludzi, i tu przechodzę do kontry tego punktu, która z kolei używa masturbacji nie do tego, żeby budować bliskość z partnerem i odkrywać swoje ciało, ale żeby wręcz uciec od tej bliskości. Dobrze użyte narzędzie samomiłości może pogłębić więź intymną, ale może stać na przeszkodzie do więzi intymnej. Ponieważ jeżeli używa się tego w taki sposób, że unikamy bezbronności, unikamy bycia w konflikcie, unikamy trudnej rozmowy, co jest koniecznym czasami elementem rozwoju każdego związku, bez względu na jego etap, bo to może być zaraz na początku, to może być, często bywa też w trakcie. Ale jeżeli boimy się własnej bezbronności, boimy się być wyeksponowanymi emocjonalnie, to się odgradzamy i to odgrodzenie powoduje, że gdy ten sam wstyd, poczucie winy, ten sam rodzaj odseparowania się od drugiego człowieka i od własnej bezbronności
przekłada się na seksualność. I manifestuje się to w taki sposób, że masturbacja jest narzędziem zaspokajania najprostszej potrzeby, po prostu rozładowania napięcia. I z czasem może być tak, nie musi, ale może, że tak naprawdę tylko my wiemy, jak się dotykać. A kontakt z drugim człowiekiem tylko pogłębia ten dystans. Bo ten drugi człowiek kompletnie nie wie, jak to robić i co więcej, ten dotyk jest kompletnie niepodniecający. I w takim kontekście to nie jest samo miłość, tylko samogwałt. Kolejny punkt jest taki, że gdy osiągamy rozkosz fizyczną, to nasze funkcje kognitywne w naszym mózgu są mocno, mocno wyciszone. Nasze ciało robi dokładnie to, do czego jest stworzone. Idzie swoim naturalnym rytmem przez tych kilka sekund i przez tych kilka sekund nasze ego się kompletnie rozpuszcza. I to jest uczucie, na jakim chyba w większości nam bardzo zależy. Gdy raz doznamy orgazmu, to po prostu chcemy go powielać. I myślę, że to nie jest przypadek, że Francuzi nazywają orgazm małą śmiercią. Bo de facto to jest śmierć ego na chwilę. Na moment mamy kontakt ze swoją wyższą istotą. Na moment jesteśmy kompletnie rozpuszczeni jako jednostka. Jesteśmy jednością ze wszystkim. Nie ma nic poza nami. I jednocześnie jest wszystko w nas. I to jest przepiękne, uzależniające uczucie. I no właśnie, tu jest kontra. Uzależniające. Bo jeżeli nie traktujemy tego jako przywilej, nie traktujemy tego jako piękną nagrodę, jako coś, co jest wynikiem podjęcia się drogi, ale traktujemy to jako cel sam w sobie, to wówczas można doprowadzić do sytuacji, w której uzależniamy się od rozkoszy, uzależniamy się od orgazmów. I takie gonienie za orgazmami z kolei raz, że tworzy presję, dwa, powoduje, że jesteśmy bardziej odłączeni od własnych emocji, bo skupiamy się tylko tak naprawdę na kontakcie z kawałkiem swojego ciała. Jest nam trudniej o komunikację z własnym ciałem, a to też przekłada się na komunikację z innymi ludźmi i tak naprawdę na wiele innych rejonów życia. Podam taki przykład z mojego życia, gdy zaczęłam traktować samomiłość jako bardzo piękne, wspaniałe narzędzie, które dostarczało mi edukacji, rozrywki, oświecenia, wspaniałych, niezwykłych doznań. Przybliżało mnie do mojego partnera. Gdy zaczęłam traktować swoje ciało w ten sposób i mój stosunek do samomiłości wzrósł do takiego poziomu, to zauważam, że wszystkie inne rejony mojego życia zaczynają jakoś tak lżej funkcjonować. Jest jakoś tak przyjemniej, fajniej. Tak jakoś trudno mi to określić, ale zrobiło się po prostu dobrze. Zrobiło się tak, jak zawsze marzyłam, że mogłoby być. I nie powiem, że jedynym źródłem tego sukcesu jest faktycznie zmiana stosunku do samomiłości, ale to jest bardzo ważny element. I nigdy nie zrobiłabym czegoś takiego, żeby deprecjonować ten element. Dlatego wspominam o tym punkcie, bo niesie ze sobą i piękną wartość, i spore niebezpieczeństwo. Chciałabym, żebyście tak naprawdę sami, same pomyśleli, pomyślały i zreflektowali się, czy zreflektowały na temat tego, jak myślicie, co czujecie na temat samomiłości. Czy to jest samomiłość dla Was, czy to jest samogwałt, czy to jest po prostu taka neutralna masturbacja, czy to jest autoerotyzm, czy jakkolwiek nazywacie tę czynność. Język polski jest bardzo bogaty w określenia. Z reguły dość śmieszne. Kiedyś widziałam plebiscyt na temat najbardziej zaskakujących nazewnictw tej czynności. I to była lista, która miała kilka tysięcy pojęć. I ja nawet nie pamiętam, co tam było na szczycie, szczerze mówiąc. Także mamy bardzo bogaty język odnośnie do tego. Jedną z ostatnich rzeczy, jaką chciałabym podjąć w tym wideo, zakończywszy listę tych aspektów, które uważam za bardzo piękne i tych, które uważam za nieodpowiednio użyte i szkodliwe, jest jeszcze to, że samomiłość jest jednym z pierwszych aktów bliskości z własnym ciałem. Wiemy już, że płody, będąc jeszcze w łonach matek, też dotykają już swoich ciał. Wiemy o tym, że niemowlęta są niezwykle ciekawskie, że dla nich po prostu kontakt z własnym ciałem jest całkowicie naturalny,
kompletnie pozbawiony oceny, kompletnie zestrojony z tym, jakie są te malutkie dzieci. A gdzieś na jakimś etapie naszego rozwoju dostajemy takie sygnały, że zaczynamy wierzyć, że masturbacja jest szkodliwa, że nie powinno się tego robić, że to sprawia, że jak Bozia patrzy na ciebie i widzi, co robisz, to umierają króliczki albo inne takie rzeczy, że to jest żenujące. Bardzo wiele moich klientów, bardzo wiele moich klientek twierdzi, że to jest żenujące, że skoro są przecież w relacji z kimś, to nie powinni tego już robić, tak? Uważam to za bardzo szkodliwy pogląd. To jest moja opinia, więc to nie musi być prawda. To jest moja opinia, mi bardzo służy. Możecie się nią częstować, a nie musicie się z nią zgadzać i to jest w porządku. Ale jest wiele myśli, wiele uwarunkowań na temat masturbacji. Jakie są wasze? Jakie są wasze przemyślenia na temat tego aktu? Czy dla was to jest rzeczywiście coś edukacyjnego? Czy to jest w stronę przyjemności? Czy to jest coś, czego się wstydzicie? Czy to jest coś, czego trzeba się wstydzić? Czy to jest coś, o czym można otwarcie rozmawiać? Czy to jest coś, co jest po prostu ludzkie? Czy to jest coś, z czym powinniśmy walczyć? Jakie są wasze odczucia odnośnie do masturbacji? Zakończę ten odcinek taką anegdotką. Pamiętam, gdy spotkałam się z jedną z moich przyjaciółek i spędziłyśmy ze sobą bardzo przyjemny, fajny czas. Spojrzałam na zegar i... No, zegar, na smartfon. I powiedziałam, że jadę do domu, bo mam randkę. Ona wiedziała, że mój mąż jest akurat na wyjeździe. I spytała się mnie, jaką randkę? Zaniepokojona pewnie, że być może przygruchałam sobie jakiegoś apsztyfikanta. Ale powiedziałam jej wówczas, no nie, no ze sobą. Nie ma go, więc ja po prostu wiem, że będę mogła być mega głośno i już nie mogę się doczekać, aż mi po prostu wszystko się trzęsie z radości. Ona była zachwycona, gdy to usłyszała i stwierdziła, że nigdy nikt wcześniej nie powiedział o samomiłości czegoś takiego przy niej. I stwierdziła, że czy, ej Sabina, czy mogę sobie pożyczyć to? A ja, no to częstuj się. Bardzo chciałabym świata, w którym bez skrępowania opowiada się o tym, że uprawianie miłości z partnerem, czy z partnerem w postaci własnego ciała tylko, jest całkowicie okej. Okay. Że nie ma w tym jakiegoś odium nienawiści, odrzucenia czy wstydu. Bardzo bym tego chciała, ale to jest moje po prostu życzenie. Czy się spełni? Mam nadzieję, czy się spełni jeszcze w czasie mojego żywota. Mam nadzieję, choć jest to nadzieja. Ale bardzo wierzę, że jeżeli będzie więcej takich głosów, to z tych jakże naturalnych ludzkich rzeczy ponownie zrobimy naturalne ludzkie rzeczy i nie będziemy robić z tego tragedii. I pamiętaj, że jeśli czujesz jakąś blokadę w sobie, coś, co sprawia, że ciężko ci mówić na tematy związane z miłością, z relacjami, z erotyzmem, z własną cielesnością czy z samą miłością, to może warto porozmawiać z kimś i podzielić się tym, co nosisz. Jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię na darmową konsultację. Ona do niczego nie zobowiązuje i nic nie kosztuje, ale pomogę Ci namierzyć, gdzie jesteś, co możesz dla siebie zrobić i sam lub sama podejmiesz później decyzję, czy chciałabyś, czy chciał później pracować ze mną, czy nie. Dla mnie to będzie wielka przyjemność Cię poznać i wysłuchać i doradzić w pierwszej kolejności, co możesz dla siebie zrobić. A tymczasem życzę przyjemnego, dobrego, soczystego, fantastycznego czasu. I do usłyszenia. Do zobaczenia.